Jest jakoś inaczej, czas sobie płynie, a my gonimy za latami, tacy jakby nietrzeźwi, nieświadomi siebie, ciągle za czymś gonimy, za czym nikt tego nie wie, niby tak zwyczajnie, ale coś tu nie pasuje, czas sobie płynie, minuty pędzą, mamy z długiem zostajemy. Ciągle się zastanawiamy, cośmy zrobili z płynącymi latami i z arki. Obserwujemy świat tonący bądź z wody. Patrzymy sobie na okręt, mamy czas, ale on szybko ucieka, masz kilka sekund albo kilkadziesiąt lat i nie ma. Żył sobie taki człowiek, ale za 10 lat nikt o nim nic nie powie, nieistotne. To naprawdę nic nie znaczy, ważne tu i teraz i to, że ciągle masz szansę. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Zróbcie mu miejsce, pamiętajcie, że życie zaczyna się, ale się nie kończy. Start nie zależy od ciebie, koniec owszem. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Zróbcie mu miejsce, pamiętajcie, że życie zaczyna się, ale się nie kończy. Start nie zależy od ciebie, koniec owszem. Tak po prostu będzie, siedzisz sobie w biurze, a to ostatni dzień z twoim kolegą na zmianie. Na dyżurze siedzisz z koleżanką w szpitalu, może to ostatni raz, więc już czasu nie marnuj, czas jest bliski. Może to jest oklepane, ale może już jutro spotkasz się z Panem, staniesz przed Nim taki jaki byłeś. Miałeś całe życie na ziemi po to, by spotkać się w niebie. Nie wiem, czy to będzie już jutro, masz dzisiaj. Nie ścigaj się sekundą, chwila obecna może być ratującą, wykorzystaj ją, a będziesz szczęśliwy na końcu. W końcu otworzysz oczy radosne, smutek gdzieś pryśnie, a serce będzie wolne. Wiem, o czym mówię, wiem, co to balast, który ciąży na sercu i wlewa w nie kwas. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Zróbcie mu miejsce, pamiętajcie, że życie zaczyna się, ale się nie kończy. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Zróbcie mu miejsce, pamiętajcie, że życie zaczyna się, ale się nie kończy. No dobrze, znasz zakład Pascala, mówisz naiwne. Nie dla mnie ten hazard, ja wiem. Posądzamy o bajki tych, którzy widzą więcej, którzy mówią niewygodnie. Nie lajki uratują twoje życie, lecz prawda, która kiedyś sama wypłynie. Najlepsze jest zawsze przed nami spokój sumienia. Jest lepszy od walki, od wybielania siebie, kolorowania kłamstw, od egocentrycznej miłości. Bo tak kiedyś minie i zostawi rozczarowanie. Po co te zaklęcia powtarzane latami? Wyrzuć to wszystko i wejdź na arkę. Po co topić się w bólu, sypać sól na ranę? Daj lekarzowi wszystkie swoje zranienia. Nie bądź z tym sam, nie oszukuj wnętrza.